Jest! Wreszcie nam się udało! Cześć, tu Franek. Dzisiaj pokażę Wam moją pełną, calutką kolekcję z Champions League 14-15. Wreszcie udało nam się ją skompletować i mamy już ją w całości. Chociaż z niektórymi kartami naprawdę był problem. No i ja tutaj może od razu podziękuję głównie Radianowi i Kruszynie, którzy naprawdę bardzo mi pomogli w skompletowaniu tej kolekcji. No okej, a więc zacznijmy. Tutaj najpierw mamy oczywiście puchar i piłkę. Dalej herby, większość wpadła łatwo, ale ten Sporting był ostatnim i dość długo czekaliśmy, żeby go zdobyć. Dalej tutaj mamy Ajax, Anderlecht. Tutaj chyba raczej nie było większych problemów. Potem w Arsenalu trochę był problem może z Sanogo i z Chambersem. W Atletico raczej nie. W Barcelonie ostatni był Munir. Ale poza tym chyba nie było większego problemu. Jeśli chodzi o bazę, to na pewno ten Mohamed Elneny. On był dość trudny do zdobycia u nas. Tutaj raczej nie było żadnego problemu, w ogóle ten One to Watch się trafiał co w każdym filmie prawie. W Bayernie też raczej nie. Tutaj w Benfice i w Borucji też chyba nie było trudno. W Chelsea raczej nie. Też. Tutaj mam Galatasaray, Juventus. Na pewno był problem i to straszny z Raheemem Sterlingiem. Tutaj był rzeczywiście problem i trochę może z tym Coutinho też. Tutaj na pewno z Joveticzem. W Monaco był straszny z Ocamposem i z Martialem, z tymi dwoma. Był problem, żeby ich zdobyć. Tutaj w Olympiakosie raczej nie, ale w Parisie na pewno z Cavanim i z Marquinhosem. Z tymi dwoma był problem. Dalej w Realu chyba nie. Tutaj może trochę z tym Iturbe. Dalej tutaj mam Schalke i tu był okropny. To była jedna z ostatnich kart, które dostałem. To był właśnie ten Meyer, ale tutaj dziękuję Radianowi, od którego właśnie mam tą kartę. Dzięki niemu zdobyłem tą kartę Meyera. Dalej Szachtar. Sporting. Dalej mamy Fansy. Tutaj w pewnym momencie myślałem, że mam Gerarda. W pewnym momencie nagle się okazało, jak zajrzałem do albumu w Fansach, że nie ma tego Gerarda i dopiero myślałem, że Fansy są wszystkie skompletowane, a nagle się okazało, że nie ma też Gerarda i też były trochę jaja, żeby go zdobyć, bo w pewnym momencie tak jakby nie miałem świętego pojęcia, że go nie ma. Myślałem, że jest. Jeśli chodzi tutaj o Defensive Rocky, to niektóre się trafiały bardzo często i mamy ich nawet po 5 powtórek, a niektóre w ogóle nie wpadały. Na przykład Mascherano to mam chyba z 6. Albo tego Carvalho też mam bardzo dużo Varana. Varan często wpadał. Dobra, dalej jeśli chodzi o key playery, to tego Lama próbowałem zdobyć, z wszystkim gadałem, żeby się wymienić. Nie mogłem się ani wymienić z nikim, ani nie mogłem go trafić, nikt go nie miał. No i tego akurat Lama sobie w końcu się wkurzyłem i zamówiłem go z Allegro. Tutaj poza tym to się raczej za key playery powymieniałem. Dalej. Gamy. Ibra i Benzema byli ostatnimi gamami, jakie zdobyłem. Dalej, eksperty. Tu chyba nie było, bo naprawdę bardzo dużo ich trafialiśmy. Niektórych trochę mniej, na przykład Xavi chyba tylko jednego trafiliśmy, ale tego Alonso czy Iniesta było ich naprawdę dość dużo, często się trafiali. International stary to już w ogóle.
Zebrały się naprawdę, naprawdę bardzo szybko. Dalej, inventivenessy. Na Neymara strasznie długo czekaliśmy, ale w końcu udało się go trafić. Pamiętam, że to było jak otwieraliśmy jakieś Nordic Edition. On się trafił wtedy. Dalej mamy double i tak. Barcelonę, Bayern i Liverpool trafiłem. Manchester City się wymieniłem, już nie pamiętam z kim. Double z Realu jest od Kruszyny, a double z Chelsea jest od Radiana, więc też tutaj bardzo im za to dziękuję. Dalej mamy... nagrywam teraz! Dalej mamy trzy Lade Simy, wszystkie. Z nimi tutaj pamiętam, że ten klub się co chwilę trafiał, a tych innych z tymi innymi był trochę problem, ale w końcu też ich się udało trafić. Dalej legendy. Eusebio, Hierro i Ian Rush. No, problem był straszny z Hierro, bo nie mogłem go cały czas trafić. Ze wszystkim się wymieniają, a wszyscy mi odpisywali, że... Najpierw mi odpisywali, że mają, potem się ich pytają, czy chcą się wymienić, a oni mi mówili, że się nie wymienią. Też takie głupoty. No i tutaj jest boom, bo jeszcze wcześniej się o tym nie chwaliłem, ale mam również całą kolekcję z Nordic Edition. Też mi się udało wszyściutkie karty z tego zdobyć. Tutaj mamy te double. Helandera z Moisanderem, Wernbluma z Højbjergiem i Ibrahimowicza z Fischerem. Dalej sześć Skandynawian Starów. Moisander, Fischer, Højbjerg, Wernblum, Rosenberg i Ibra. No i oczywiście golmaszyny. Messi, Lewandowski, Costa, Aguero, Ibrahimowicz i Ronaldo. Jeśli chodzi o... No i jeszcze dodatek taki, że zauważyłem, że jedyny Ibra się znajduje na wszystkich z tych kart. Jest i tutaj na dublu, i jest na Skandynawian Starze, i jest na Golmaszynie. No i dalej mamy oczywiście limity. Najpierw Fischer, Moisander. Ja mam 44 limity, 5 zostało jeszcze nam do zdobycia, ale jeszcze może przed limitami wam pokażę XXL. Też nam jeszcze 4 brakuje. Jeszcze tutaj, jeśli chodzi o te, które mam, to mam Bale'a, mam Messiego, mam Ibre i mam Jamesa. No i brakuje mi jeszcze Ribery'ego, Ronaldo. Nie pamiętam już kogo tam. Moisandera i Szczęsnego. Tych czterech jeszcze mi brakuje. Do tej pory mam 4. No i jeśli chodzi o zwykłe limity, to mam 44. Ponieważ jest 49, to brakuje nam 5. No i tutaj mamy Fischera, Moisandera. No i tutaj jest limit chyba Sigurdsson z Ajaxu, który w tym momencie jest prawie że niedostępny. A na eBayu kosztuje 100 czy nawet $200. A więc jeśli chodzi o tego jedynego limitu, to też jest z nim masakra. Dalej, Ezil, Sanchez, Szczęsny, Pjanic, Totti, Koke, Mandzukic, Iniesta, Messi, Neymar, Suarez, Götze, Lam, Lewandowski, Miller, Neuer, Ribery i Robben. Dalej, Piszczek i tutaj mi brakuje Royce'a i... jeszcze kogoś z Borussii, nie pamiętam kogo. Dalej Chelsea, Diego Costa, Courtois, Hazard. A, z limitów jeszcze Kuby Baszczykowskiego. Schürrle, Sneijder, Pirlo, Pogba, Gerrard, Sterling, Sturridge, Balotelli. Tutaj Eriksson, Rosenberg i tutaj Helander, dziękuję Radianowi, dzięki niemu mam tego Helandera. Tutaj brakuje jeszcze jednego z Malmy, który jest już do mnie w tym momencie w drodze. Dalej Yaya Toure i Aguero, Ibra, David Luiz, no i Real, Bale, Benzema, Kroos, Rodriguez i tutaj brakuje tylko Ronaldo, no i Havertz. Okej, to tyle w dzisiejszym filmie.
teraz tak naprawdę to czekamy tylko na update, który chyba wyjdzie, z tego co się orientuję, wyjdzie w lutym albo w styczniu. No hej, ponieważ zostało mi bardzo dużo powtórek, naprawdę bardzo dużo powtórek z tej kolekcji, niektóre fajne i wartościowe, więc chyba powystawiam je na Allegro, ponieważ naprawdę w tym momencie to większość osób już kończy zbierać te kolekcje i raczej nie będę się za nie wymieniał. Powystawiam je na Allegro i tyle. Okej, to tyle w dzisiejszym filmie. Pokazałem Wam całą kolekcję moją Champions League razem z Nordikami i Limitami. Okej, to tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam na następne moje filmy. Cześć!